Witam wszystkich z tej strony Sąsiad i chciałbym was zaprosić na moją nową serię z gry Minecraft wersji na ten moment 1.4.7. Postanowiłem nagrać tą serię ze względu na to, że nagrywanie Minecrafta jest dosyć przyjemne, bo można dosyć dużo przy tym rozmawiać, nie trzeba się tak bardzo skupiać na fabule czy rozwijaniu umiejętności. Wiadomo, bardzo kreatywna gra, co prawda już chyba wszystko, co się dało pokazać o Minecrafcie na polskim YouTubie zostało pokazane, ale chciałem jeszcze tak coś od siebie dodać, że tak powiem. Mam nadzieję, że ta seria będzie dosyć ciekawa. Odcinki będą dodawane właściwie kiedy będę miał czas. Jak będzie taka możliwość, to kilka razy nawet dziennie, ale znając mnie, to wyjdzie pewnie około 1-2 tygodniowo. Będą to takie odcinki 10-15 minutowe. No i zobaczymy, jeżeli się wam będą podobać, to będę to nagrywał, jeżeli nie, no to coś innego wymyślę. Będę oczywiście grał z modami, na ten moment wgrałem tylko Optifine'a i Rai Minimap, ponieważ są to takie no, niezbędne mody. Zobaczymy, co dalej się wymyśli. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na to, jak chodzi mi Minecraft, ponieważ mój komputer jest dosyć, że tak powiem, stary, ale jeszcze z Minecraftem sobie jako tako radzi, więc stwórzmy sobie nowy świat. Nazwijmy go świat Sąsiada, ponieważ nie obsługuje polskich znaków, przynajmniej mi Minecraft. No i wejdźmy sobie i zacznijmy coś budować. Oczywiście mój komputerek będzie wszystko robił 100 razy wolniej niż wasze, na pewno. Ale myślę, że w końcu jakoś sobie zagramy. Wiecie co, ja wszystko rozumiem. Będą lagi teraz, ponieważ świat się generuje, to chyba rozumiecie. Nawet chyba najmocniejsze kompy w momencie generowania świata na samym początku się zacinają. Wejdę tutaj jeszcze w opcje i zmniejszę dystans. Oczywiście nie, może dystans damy na normalny, jakość grafiki szybka. Animację chodzenia mogę wyłączyć, ponieważ jest to niepotrzebne. A damy. Max FPS. No i co? Jakiś taki kiepski ten świat. Może wyjdziemy jednak i stworzymy nowy. Może tym razem się uda jakieś takie normalne miejsce, ponieważ środek jakiejś wysepki to nie jest niestety dla mnie zbyt optymalne miejsce na granie. I przepraszam za mój głos, jest taki dosyć cichy, ponieważ jest dosyć późno. No nie, teraz pod wodą znowu. Jest dosyć późno i nie chciałbym kogoś na przykład obudzić. Chociaż pewnie dla niektórych taka pora może być dosyć wczesna. No dobra. Jest lepiej, nie najlepiej, ale myślę, że grać się da. Zobaczmy, jak tutaj się włącza pełną mapę, tutaj key config i no, mamy las, tam widzę jakieś kamienie. Się kamienie. Podejrzewam, że to będzie jakaś kopalnia. Może od razu się tam przejdziemy. Animacja chodzenia według mnie jest zbędna.
Na pewno nie bierze ona zbyt wielu FPS-ów, ale jest jak na mój niezbyt wyrafinowany gust całkowicie zbędna, ponieważ co ona daje? Właściwie nic nie daje. Jak widzicie, mój komputerek tak ledwo. No, słyszę zombie. Ledwo, ponieważ no, nie jest to najmocniejszy komputer. Prawdopodobnie trzeba będzie zmienić kartę graficzną i będzie lepiej. Już teraz czemu, dlaczego mnie tak długo nie było na YouTubie? Właściwie wiele razy siedziałem i zastanawiałem się, co by wam tutaj nagrać, żeby wrócić jakoś w miarę efektownie i żeby to jakoś wyglądało, ale chociaż wiele razy, co to creeper? Chociaż wiele razy się za to zabierałem, to niestety nie wychodziło. Chyba mu trzeba dać wybuchnąć, bo to bez sensu. Och, kurde, no nic. O właśnie, teraz trzeba ustawić jedną ważną rzecz. Death Point. To jest bardzo dobra opcja, która pozwala nam uchronić się przed chociażby zgubieniem ekwipunku po śmierci. No więc wiele razy próbowałem wrócić na YouTube'a. Nagrywałem coś, ale później ten film jakoś mi się w ogóle nie podobał. Więc pomyślałem, że wam też się nie będzie chciało go oglądać. I po prostu rezygnowałem. Teraz postanowiłem już wrócić tak na serio. I znowu zacząć nagrywać filmy, chociaż wiem, że mogą się niektórym niezbyt podobać. A już na pewno nie o Minecrafcie. No tyle, myślę, że części na pewno się spodoba i będą zadowoleni. Więc wejdźmy tutaj sobie do tej kamieni. Jakoś trzeba będzie wyjść po tym. Wiem, że strasznie dużo skaczę. Może to wyglądać, jakby to były lagi, ale ja tak po prostu skaczę. Tutaj mamy drzewko i wykopmy sobie je. Zawsze mnie zastanawia, co się to dzieje, czemu się nie da kopać. No. Co by tu zrobić na początek? Myślę, że siekierę trochę przyciszę, bo może mnie być słychać. No, może mnie to po prostu zagłuszać. Dobra, czyli mamy 6 drewnianek, sobie je przerobimy od razu na crafting table. W naszej polskiej wersji nazwany stół rzemieślniczy. No i tak, patyki się robiło, o ile dobrze pamiętam, tak? Mówię, o ile dobrze pamiętam, bo ostatni raz w Minecrafta grałem w momencie, kiedy robiłem jeszcze dla was mody. No i od tego czasu jakoś na Minecrafta przeszła mi również ochota. A zacząłem grać dosyć poważnie w LoL'a. No ale każda gra się kiedyś nudzi. Dlatego nie miejcie mi za złe, jeżeli kiedyś Minecraft mi się znudzi. A na pewno tak w końcu kiedyś się stanie. Ale myślę, że nawet jak mi się znudzi, to po jakimś czasie do niego i tak wrócę. Ponieważ jest to bardzo ciekawa gra. Dobra. Oczywiście napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie w ogóle, żebym nagrywał takie coś. Tą serię. I czy ta płynność wam w miarę odpowiada, bo ja oczywiście jestem w stanie coś jeszcze wymyślić z tym. I
i będziemy jakoś myśleć, żeby znowu ten kanał jakoś w miarę prosperował. Dobra, tutaj mamy drewno, zobaczę ile się już nagrywa. 10 minuta. No to jeszcze 5 minut. No to tak, zbudujemy sobie tutaj gdzieś na początek domek, ale najpierw może oczyszczę to z tych kamieni. Oczywiście to jest taki próbny film. Już myślę, że następne odcinki będę robił w ten sposób, że po prostu głośność i te inne sprawy dopasuję bardziej, bo teraz to jest taki typowy testowy film. I testowy również z tego powodu, że nie wiem, czy będziecie chcieli to oglądać. Napiszecie mi, mam nadzieję, w komentarzach. Muszę jeszcze popracować nad głosem, ponieważ akurat teraz jestem trochę przeziębiony. Ale ten mój głos jest taki niezbyt szczególny. I trzeba będzie zrobić tak, żeby się go lepiej słuchało. No i zbudujemy tutaj na pierwszą noc taką, taki zwykły jakiś domek. Trzeba siekierę. Tak, jakiś nieszczególny 5 powiedzmy na. Nie, tu musi być środek. Jest środek, tak mi się przynajmniej moim zdaniem wydaje. Oczywiście ta seria, tak jak już mówiłem, będzie różnie się pojawiać. Może być tak, że jutro wrzucę na przykład kolejny odcinek, ale może być również tak, że nie będę miał czasu i po prostu tego nie zrobię. Chcę po prostu, żeby ten kanał znowu działał i być może się powtarzam. Raczej na pewno, ale postawimy go z powrotem na nogi. Pamiętam, przez wakacje było bardzo ciekawie, kiedy nagrywałem te mody, kilka odcinków nawet dziennie potrafiłem nagrać. Teraz również się ferie zbliżają, znowu będzie czas na nagrywanie. Także mam nadzieję, że będzie już dobrze. Ten odcinek jeszcze taki, właściwie nic się nie dzieje, tam kopię troszkę drewna i nic więcej. Zobaczę na czas. A jeszcze 2 minuty. Tutaj sobie postawimy crafting table. Przerobię sobie drewno i jeszcze tutaj podokańczamy. Ja wyczuwam, że są lagi. Na pewno jakieś nie jest strasznie mocne, ale nie jest to płynnie. Też im więcej aktualizacji, tym Minecraft mniej płynniej chodzi, ponieważ wiadomo, im więcej przedmiotów, tym się Minecraft bardziej tnie. Więc z każdą aktualizacją może być coraz gorzej, ale widzę, że zespół, który odpowiada za Optifine'a, albo jedna osoba, która za niego odpowiada, radzi sobie całkiem nieźle, ponieważ jak na tym komputerze Minecraft działa tak w miarę dobrze, to myślę, że nie ma się co martwić. Widzę, że już się robi ciemno. I przy okazji widzę, że jeść mi się chce, znaczy się w Minecrafcie oczywiście. Nie. Dobra. Tutaj wyskoczymy i ostatnie pięterko zrobimy. To jest oczywiście taki domek typowo na pierwszą noc, którą jeszcze zobaczę teraz na czas. Przeżyjemy już w następnym odcinku.
Ten odcinek to była taka trochę smętna gadanina, nic ciekawego się nie działo. No ale i tak mam nadzieję, że będziecie to oglądać, będziecie komentować, podpowiadać mi, co mam budować. No i że jakoś sobie znowu ten kanał wrócimy. To myślę, że to by było na razie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i na razie.